Dawno, dawno temu na świecie żyły tylko babcie, czerwone kapturki i Bill. Byłoby tak do dziś, gdyby nie to, że Bill pobzorał prawie wszystkie babcie i prawie wszystkie czerwone kapturki. Ostatni czerwony kapturek niósł właśnie ostatniej babci ostatnią kolację. Tu należy dodać, że kto zjadł ostatni, to jest piękny i gładki. Jestem czerwony kapturek, hej, niosę koszyk dla babci. W koszyku mam same dobre rzeczy. Placek, herbatę, placek i inne dobra. Dobra, dobra. Idę do babci. Muszę do babci, bo babcią, o, lubię od stóp aż do głowy. Całemu światu wyśpiewam, to tylko nie powiem nikomu. A czego mi nie powiesz, czerwony kaptur z głowy? A tylko, że idę do babci. A czego mi nie powiesz? Bo babcia jest dobra, a to wszystko, co dobre, zaraz wyśpiewam. Nie wszystko. Tu mam dobry bilet, a to nie zwiedzony. Dam ci go, gdzie mi powiesz? Wiesz, babcia, z czym najlepiej smakuje? Nigdy ci nie powiem, że babcia jest pod numerem drugim. To powiedz mi chociaż, gdzie jest numer drugi. Nie powiem, ale mogę pokazać. To ja już polecę. Ja jestem jakaś dziwna, mimo że nic wielkowi nie puszę. Chciałam, czuję się jak kapuś. Hej, co ty robisz? Widziałam szybkiego wilka. Wilk nie jest zaczarowany. Nie bardzo się zbliżałam, ale gdyby zobaczyła wszystko na kubę, to ufało mi odebrać. Dobrze, ale teraz muszę do babci. Kiedy czerwony kapturek rozmawiała z Cieciem, Bill pobiegł do babci i dokonał na niej konsumpcji. Następnie przebrał się za babcię i postanowił zaczekać na czerwonego kapturka. A zaczekam, zaczekam. Ale kogo zaczekasz? Na ciebie, czerwony kapturku. Radosik, czy my się znamy? Ależ oczywiście, ja jestem twoją babcią. Bez jaj, nie wyglądasz jak babcia. Dlaczego masz takie duże zęby? Dlaczego w ogóle masz zęby? Bo ja jestem babcią położeków. Coś kręcisz, nie? A kręcę, bo zjadłem już swoją babcię, ale jeszcze bym coś przekąsił. Absolutnie się nie zgadzam, abyś mnie przekąsił. Ja ci mogę zaszkodzić. Mam dużo cholesterolu. Jestem bardzo niezdrowa, a potrafię też być niesmaczna. To najbardziej gadatliwy obiad w moim życiu. Według na szczególne okrucieństwo tej sceny, konsumpcja czerwonego kapturka odbędzie się za kulisami. Ała, moja ręka! Ała, moja noga! Ała, moja druga! Ale się najadłem. Dobrze jest już pełny mieć, pełny jak mam. Hej ty, narzeczony czasy, znasz się na brzuchach? Oczywiście, że się znam. Najlepszy brzucher na placu pika. To pomóż mi, złociutki. Najadłem się babcią z czerwonym kapturkiem. O, szukuję się... Szukuję się prysznik. Uwaga, dziewczyny. Szukuję się tutaj żołądka. Dziewczyny, będzie prysznik. Wziął książę Wilka na pisanie żołądka. Pukał, pukał, aż wypukał czerwonego kapturka. Miło mi cię zobaczyć żołądka. A gdzie babcia? Babcia okazała się zbyt lekko strawna i właśnie przed chwilą minęła dwunastnica. O, szkoda babci. Szkoda babci. Szkoda, szkoda. Babci szkoda. Szkoda babci. Taka fajna babeczka była. Jak się skończyła ta historia? Książę przestał szukać żaby i został mężem. Szkoda babci. Bardzo fajna była. Mało jadła. Pes, a babci to jednak naprawdę szkoda. Thank you.